W tym wideo przyjrzymy się 7 największym błędom w zarabianiu przez internet. Jeżeli więc interesujesz się tematem zarabiania pieniędzy w internecie, chcesz się rozwijać i zdobywać nową wiedzę lub po prostu chcesz dowiedzieć się czegoś wartościowego, zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia tego materiału do samego końca. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zapraszam Was do pobrania w pełni darmowego e-booka 10 sprytnych pomysłów na zarabianie w internecie, dzięki któremu zarobicie minimum 1000 zł. Link do e-booka znajdziecie pod tym wideo. Internet jest najlepszym miejscem do zarabiania pieniędzy i budowania swojego biznesu. Warto jednak poznać wszystkie najważniejsze błędy podczas naszej drogi do sukcesu, po to, aby była ona znacznie krótsza i mniej bolesna. W dzisiejszym wideo przygotowałem dla Was listę 7 największych błędów przy zarabianiu w internecie. Mam nadzieję, że ta wiedza da Wam wartość i przyczyni się do Waszego sukcesu. Ok, zaczynamy. Pierwszym błędem przy zarabianiu w internecie jest skupienie się na sukcesach innych, zapominając o tym, że jesteśmy na początku naszej drogi. Każdy z nas uwielbia oglądać ludzi sukcesu. Sportowcy chwalą się swoją formą, a biznesmeni swoimi biznesami. Otoczeni jesteśmy wszem i wobec propagandą sukcesu. Nawet na Facebooku nasi znajomi wrzucają w znakomitej większości przypadków zdjęcia, na których próżno szukać zmęczenia, złości czy porażki. W takim otoczeniu często zapominamy, że osiągnięcie sukcesu wcale nie jest takie proste i bezbolesne. Każda osoba osiągająca sukces w dowolnej dziedzinie, niezależnie czy jest to sport, czy też biznes, musi przejść przez proces. Polega on na zmianie swojego położenia i przejściu z punktu A, w którym się aktualnie znajdujemy, do punktu B, w którym chcemy być. Co jednak najważniejsze, proces ten po pierwsze trwa. Potrzeba więc czasu, aby na przykład zrzucić zbędne kilogramy, czy też rozwinąć swój biznes. Drugim, jeszcze ważniejszym czynnikiem jest to, że ten proces nie jest bezbolesny. Każda zmiana naszego życia wiąże się z bólem i wyrzeczeniami. Musimy w cudzysłowie zabić część samego siebie po to, aby zmiana mogła w nas zajść. I to tutaj leży największy problem. Wielu z nas nie ma wystarczająco dużo siły, aby skutecznie przejść przez ten proces. W związku z tym musimy najpierw zbudować swoją mentalność i przygotować się na dyskomfort, na wyjście z bezpiecznej przystani po to, aby osiągnąć to, czego chcemy. Warto więc zdać sobie z tego sprawę w momencie, kiedy oglądamy ludzi sukcesu, którzy są dla nas inspiracją. W tym tonie dochodzimy do drugiego błędu w zarabianiu pieniędzy w internecie, jakim jest brak wiary w siebie. Spytam Cię teraz wprost. Jeżeli Ty sam nie wierzysz w samego siebie, to jak do jasnej cholery mogą uwierzyć inni? Wiara w siebie jest fundamentem, na którym budujemy wszystko inne. To, że wierzysz w siebie i w swoje możliwości, to, że wierzysz, że osiągniesz zamierzony cel i przede wszystkim wytrwasz w dążeniu do niego, jest niezbędnym w zarabianiu w internecie, ale i we wszystkich innych dziedzinach. Dlatego musisz zdać sobie sprawę z tego i wypracować odpowiednie nastawienie, ponieważ w chwili, kiedy nadejdzie kryzys, a taki na pewno się zdarzy, będziesz poddany próbie. Tylko wiara w siebie może pomóc Ci przezwyciężyć trudności i iść naprzód. Trzecim błędem, jaki możesz popełnić podczas zarabiania w internecie, jest zakładanie zbyt ambitnych celów na początku swojej drogi. Wiele osób na początku zakłada, że od razu chce zacząć zarabiać duże pieniądze, że chce z dnia na dzień rzucić swoją niewdzięczną pracę i zacząć utrzymywać się jedynie z internetu. Tak radykalne założenia często są boleśnie weryfikowane przez rzeczywistość i większość osób zniechęca się do działania, kiedy nie widzi efektów, jakich spodziewała się zobaczyć. Stąd też w sieci krąży bardzo wiele negatywnych opinii na temat zarabiania w internecie. Sporo osób twierdzi, że zarabianie w internecie to ściema i że w najlepszym wypadku zarobimy jakieś grosze, a w najgorszym stracimy kapitał. Owszem, w sieci znajdziemy masę pseudo zajęć, które mogą zaprowadzić nas w ślepą uliczkę i wyrobić w nas tego typu zdanie. Powiedzcie mi jednak, czy zarabiając w realnym świecie nie możemy naciąć się na minę? W internecie krąży masę pseudo zawodów, które są jedną wielką ściemą i mogą uszczuplić nasz portfel, ale w życiu realnym bywa również tak samo. W związku z tym nie możemy wrzucić wszystkiego do jednego worka. W sieci możemy zarabiać pieniądze, możemy je również stracić, ale to jedynie od nas zależy to, co wybierzemy. Kierując się zdrowym rozsądkiem, możemy spokojnie wybierać te zajęcia, które przyniosą nam pewny zysk. Idąc tym tropem, dochodzimy do czwartego błędu w zarabianiu w internecie, jakim jest brak edukacji. Wiele osób zabiera się za zarabianie w internecie, nie odrabiając wcześniej zadania domowego. Rzucają się oni na tzw. żywioł bez odpowiedniego zaplecza. W tym miejscu nie zrozumcie mnie źle.
To, że ktoś ma ambicje i zaczyna swoją przygodę w internecie, jest jak najbardziej w porządku. Warto jednak pamiętać, że każdy zawód, jaki wykonujemy, wymaga od nas określonych zdolności. Nie możemy na przykład tworzyć aplikacji komputerowych, kiedy nie umiemy programować. W związku z tym musimy najpierw zastanowić się, jakie umiejętności musimy posiadać po to, aby następnie je zdobyć lub podnieść nasze kwalifikacje do odpowiedniego poziomu. Piątym błędem w zarabianiu pieniędzy w internecie jest uparcie się na tylko jeden, jedyny sposób na zarabianie i nie próbowanie innych pomysłów. Wiele osób podchodzi do tematu zarabiania w internecie w sposób zero-jedynkowy. Wybierają oni jeden jedyny, najlepszy ich zdaniem pomysł na zarabianie i zaczynają działać. Kiedy okazuje się, że z jakichkolwiek powodów zaczyna im nie wychodzić, poddają się, nie próbując swoich sił w innych dziedzinach. Jest to poważny błąd. W swojej karierze zarabiałem przez internet w bardzo wielu różnych dziedzinach. Klikałem w reklamy. No, tego akurat nie polecam. Byłem copywriterem, tworzyłem własne strony w sieci, handlowałem domenami, tworzyłem i tworzę własne produkty w postaci e-booków i kursów online, buduję różne strumienie dochodu pasywnego, posiadam własny kanał na YouTubie. Jak widzicie, zarabiam w bardzo różnych dziedzinach. Gdybym wiele lat temu poddał się na początku drogi, kiedy moja skrzynka e-mail była zbombardowana przez setki wiadomości, w które trzeba było kliknąć, aby zarobić, nie byłoby mnie tutaj. W związku z tym polecam Wam po pierwsze niezniechęcanie się, po drugie otwartość umysłu. Nie myślcie, że pozjadaliście wszystkie rozumy i że znacie siebie na wylot, bo tak na pewno nie jest. Na tym świecie są tysiące osób mądrzejszych ode mnie czy od Ciebie i warto po pierwsze zdać sobie z tego sprawę, a po drugie zacząć od nich czerpać pełnymi garściami. Tylko w ten sposób zaczniesz się rozwijać, otwierać się na nowe horyzonty i tym samym zarabiać pieniądze w internecie. Na sam koniec zachęcę Cię do pobrania darmowego e-booka, który pokazuje 10 różnych pomysłów na zarabianie w internecie, minimum 1000 zł. Myślę więc, że da Ci on wiele wartości i pokaże różne drogi, jakie możesz wybrać na swojej ścieżce rozwoju. Link do darmowego e-booka znajdziesz pod tym wideo. Szóstym błędem w zarabianiu w internecie jest niebudowanie zaplecza. To poważny błąd, który lekceważy bardzo wiele osób. Wstydź się przyznać, ale ja sam przez pewien okres podchodziłem do tego tematu lekceważąco. Zaplecze w postaci listy mailingowej, kanału na YouTubie czy też konta w mediach społecznościowych jest niesamowitym źródłem wartości dla każdego, kto chce zarabiać pieniądze w internecie. Nie chodzi tutaj jedynie o sprzedaż, o to, że możecie pokazać swój produkt osobom, które Was śledzą. Zaplecze pozwala na budowanie przede wszystkim relacji. Możecie kontaktować się ze swoimi subskrybentami, pytając ich o opinię na temat danego produktu lub też o to, w którym kierunku powinniście iść. Czasami to, co wydaje się Wam super pomysłem, wcale takie nie jest w oczach innych osób. Kolejną sprawą jest to, że na przykład tworząc nowy produkt, wydawać Wam się może, że warto zwrócić uwagę na to i na to. Zadając jednak pytania swoim widzom, może okazać się, że chcą oni dowiedzieć się całkowicie czegoś innego. W tym miejscu zachęcam Was do wypełnienia ankiet z zapytaniami, jakie do Was kieruję. Znajdziecie je pod tym wideo. Jak więc widzicie, zaplecze to nasz największy skarb. Im szybciej zaczniecie je budować, tym lepiej. Siódmym błędem, jaki możemy popełnić podczas zarabiania w internecie, jest niedawanie niczego od siebie, a oczekiwanie otrzymania czegoś od innych. O co tutaj chodzi? Już tłumaczę. Codziennie każdy z nas jest dosłownie bombardowany setkami reklam, które mają jeden cel – sprzedawać. W internecie, telewizji, radiu, gazetach, wszędzie to samo. I teraz mój przyjacielu albo moja przyjaciółko, powiedz mi, dlaczego twój potencjalny klient ma kupić akurat od ciebie? Czym wyróżnisz się na tle setek innych komunikatów? Czy będziesz miał lepszy marketing? A może niższą cenę? To wszystko nie jest aż tak ważne. Kiedy skupisz się jedynie na tych aspektach, dołączysz do tłumu, który żebra o uwagę klienta, a który w znakomitej większości przypadków jest przez niego ignorowany. W mojej skromnej opinii takie działanie jest bezsensowne. No, chyba że jesteś ogromnym przedsiębiorstwem mogącym wydawać miliony na tego typu działania. Mniemam jednak, że tak nie jest. Teraz dam Ci prosty przykład. Wyobraźmy sobie, że masz do wyboru zakup książki tego samego autora w dwóch miejscach po tej samej cenie. Różnica polega jednak na tym, że jednego sprzedawcę znasz z YouTube'a, ponieważ prowadzi on kanał o tematyce książek i dodaje od czasu do czasu recenzję różnego rodzaju pozycji. Drugi jest jedynie nieznaną Ci osobą. Kogo więc wybierzesz? Kogo Twoim zdaniem wybierze większość osób? No właśnie. Budując relację, dając najpierw wartość, nie oczekując nic w zamian, budujemy naszą markę w oczach innych osób. Zdobywamy ich zaufanie i pokazujemy, że znamy się na rzeczy.
Dobrym przykładem jest tutaj seria wideo o rozwijaniu kanału na YouTubie mojego autorstwa. Najpierw dałem widzom wartość, nagrałem kilkanaście materiałów, które w znaczący sposób pomogły im w rozwoju kanałów, a dopiero później stworzyłem płatny kurs z dominu YouTube'a dla tych, którzy chcieli otrzymać coś ekstra. Ty musisz postępować tak samo. Stosuj ekonomię wdzięczności i najpierw dawaj, a dopiero później poproś o coś, a bądź pewny, że ludzie się tobie odwdzięczą. Dobrym przykładem jest również tutaj osoba Michała Szafrańskiego z bloga Jak oszczędzać pieniądze. Przez 2 lata tworzył on mega artykuły na temat oszczędzania, by następnie wydać książkę Finansowy Ninja, która osiągnęła ogromny sukces i dała mu zarobić kilka milionów złotych. Natura człowieka posiada w sobie pewien pierwiastek, który sprawia, że kiedy otrzymujemy coś zupełnie za darmo, chcemy odwdzięczyć się drugiej osobie za jej trud i poświęcenie. W związku z tym zachęcam Cię serdecznie do właśnie takiego podejścia. Jak widzisz, błędów, jakie możesz popełnić podczas rozpoczynania swojej przygody z zarabianiem pieniędzy w internecie, jest naprawdę sporo. Mam nadzieję, że to wideo pomogło Ci i dostarczyło wartość. Na sam koniec zdradzę Ci pewien sekret. Pracuję aktualnie nad pewnym projektem, który już niebawem ujrzy światło dzienne. Jestem niesamowicie ciekaw Twojej reakcji. Na razie jednak w związku z tym jednak zachęcam Cię serdecznie do śledzenia kolejnych wideo, subskrypcji kanału, jak również zapisania się na newsletter, pobierając przy tym darmowy e-book 10 sprytnych pomysłów na zarabianie w internecie. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.